Masz ksywkę, jakiś reżyser o tobie powiedział demoniczno-komunijna dziewczynka. A, podoba ci się? Nie, no dobre, dobre. Bo to takie wiesz, no takie zestawienia są zawsze dobre. No ale co to znaczy, że demoniczno-komunijna? No, komunijna już wiem. To sam sobie odpowiedz. Trochę wyglądasz dzisiaj nawet jakbyś do komunii przyszła. Tak? No? Tak, taka niby taka niewinna. Ale trochę się tam... Ale trochę tam dark side jest. Jest? Ty jesteś zepsuta, nie? Ale tak myślisz? No, myślę, że cały czas myślisz o seksie ze mną. Naprawdę? Tak mi się wydaje. No dobrze. Słuchaj, bo mówisz, mam Kuba, w sobie... Kuba, jakbym mogła nie myśleć. Naprawdę? No. Idźcie już, proszę. No. Bo i minie. Słuchaj, a co to znaczy, że byłaś za ładna? Bo ty jesteś atrakcyjną kobietą, to pewnie wiesz. Nie no, jak ty mi to, Kuba, mówisz, to w ogóle już wspaniale. Mi Patryk, ty dobre 8 lat temu, powiedział, że zaobserwował to, spotykając się, a później pracując z tobą. I to jest autentyczne. Tak? Że masz w sobie coś z kobiety fatalnej. To znaczy, że podobno faceci się w tobie bardzo szybko zakochują. Teraz jest pytanie, czy czujesz to? Masz jakieś doświadczenia z tym, czy to jest mit? Miejska legenda. Dawaj. Prawda. No, Tarantino nie kłamał. No, bywały czasami takie sytuacje w życiu. No. Tylko ale prawdę mu, żeby to nie była historia naciągana, kuźwa, jak Leginsy Adele. Ale no. Wiesz, jak się, bo wiesz, jak mężczyźni, to najważniejsze jest to, że mężczyźni się zawsze kochają do pewnego momentu. Mężczyźni są zdobywcami, doskonale wiesz, zdajesz sobie sprawę. Mężczyźni z tego. Są zdobywcami, ale kobieta musi też trochę uchylić, że tak powiem, do tego zdobycia trochę furtkę. No ale wiesz, no to całe nasze funkcjonowanie razem jest wspaniałe, mężczyzn i kobiet wspólne. Naprawdę tak no uważasz? Oczywiście. Ale co, że najważniejsza jest ta... Jakbyśmy sobie tutaj dzisiaj nie żartowali, to co, rozmawialibyśmy o Herzogu czy o, wiesz, Bergmanie i by się wszyscy tutaj umarli z nudów i o, wiesz... Przepraszam. O kim? Szybko, słuchawka. Znajdźcie mi tutaj, że... I czy grali w botoksie? Tak, tak, tak. Nie no, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, bo uciekasz od tematu. Czy to prawda, że czułaś to... Ty w ogóle masz mężczyznę teraz na stałe? Tak, od 14 męża? Lat. Od 14 lat tego samego? Tak. O Jezu, gratuluję. 14 lat? Jak on reagował, jak on widział ciebie, jak ty sikasz do umywalki? No wiesz, to jest w ogóle reżyser, wspaniały. Bo może nie wszyscy wiedzą, ale Marietta jest mistrzynią świata w sikaniu do umywalki na czas i odległość. Nie, Kuba. Tak. A przepraszam. Zobacz, i ręce ma tu, a umywalka tu. Ale im jak tu nie mówić, że to jest zdrowa kobieta. No. Ale przepraszam cię, Kuba, a nie aż tak dobrze, nie aż tak dobrze, jak mówisz. O, nie. Przepraszam.